Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla szpitala w Głubczycach, mianowicie z gospodarską wizytą odwiedził nas Pan Marszałek. Urząd Marszałkowski jest źródłem finansowania szeregu projektów, które były realizowane na terenie szpitala i tak przy okazji wstąpił zobaczyć, jak my sobie radzimy z finansowaniem. Dzień dobry Państwu. Tak, pamiętam te czasy naszej bardzo intensywnej współpracy i w tych sytuacjach zaplanowanych, kiedy wspieraliśmy wszystkie szpitale powiatowe projektami wsparcia z funduszy europejskich. Dzisiaj, kiedy w maju obchodzimy jubileusz 20-lecia wejścia do Unii Europejskiej, jest to też wspólnie z Panem Starostą, z Panem Dyrektorem, taki czas na refleksję, co nam się udało zmienić, jak myśmy się też zmienili, bo też trzeba o tym powiedzieć, ale też najważniejsze, kiedy mówimy w sferze bezpieczeństwa, takiego naszego osobistego, to zdrowie jest na pierwszym miejscu. Nie ukrywam, że moim marzeniem zawsze było, żeby szpitale powiatowe stanowiły pierwszą, najbliższą placówkę pomocy mieszkańcom danego powiatu. Jeżeli to nam się udało przez ostatnie lata, a pandemia spowodowała, że musieliśmy wejść naprawdę na wyżyny współpracy, wzajemnego zrozumienia i też znalezienia ekstra pieniędzy, no to jest na pewno tego efekt, bo chodzimy tutaj po oddziale chirurgii, neurologii. Też pan dyrektor powiedział, że specjaliści z Gliwic przyjeżdżają, aby operować tarczycę, więc naprawdę w szpitalu powiatowym się dzieją dobre rzeczy, specjalistyczne i na pewno ten element bezpieczeństwa jest najważniejszy. Oczywiście jest również czas na porządkowanie finansów i te z pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia i te z pozycji, o ile oczywiście może, organ tworzący podmiot leczniczy. Ja jako marszałek województwa też mam 10 podmiotów swoich medycznych, więc też wiem czasami, ile musimy energii, troski włożyć w to, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z tej usługi, którą wspólnie świadczymy. Kadra medyczna, pracownicy szpitala, no i my, samorządowcy. Panie starosto, jakoś trzeba sobie radzić. Oczywiście trzeba sobie radzić i wydaje się, że do momentu, kiedy ktoś nam nie przeszkadza, to sobie radzimy, a tych, którzy nam pomagają, choćby pan marszałek, który jest pierwszym pomocnikiem naszego szpitala, naszego powiatu, bo wiele projektów zostało zrealizowanych. Mówimy tutaj o termomodernizacji, mówimy o już drugim zakupie tomografu komputerowego. Mówimy o remontach oddziałów, między innymi naszego ginekologiczno-położniczego, a ostatnio też nowa karetka. To wszystko dzięki samorządowi województwa i bezpośredniemu wsparciu również i wspieraniu nas zawsze pana marszałka Andrzeja Buły. Pan dyrektor powiedział, że to gospodarska wizyta. No nie do końca, bo to jest wizyta, która jest jedną z wielu, które na przestrzeni kilku ładnych lat pan marszałek tutaj u nas odbył, więc bardzo się cieszymy, że pan marszałek znajduje dla nas czas i wierzymy w to, że zawsze gdzieś to oko i bytność pana marszałka tutaj u nas na miejscu w powiecie głubczyckim będzie, a przede wszystkim będzie przychylna. I za to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jesteśmy przed budynkiem naszego dworca kolejowego w Głubczycach, który jest aktualnie remontowany i chciałbym powiedzieć parę słów o tym. To było zawsze miejsce, w którym, które żyło. To był też jeden z najciekawszych dworców w Europie, bo tylko takie dwa były. Jeden był w Salonikach, drewniany w tym kształcie, ale spłonął, więc to został ten drugi nasz w Głubczycach. No niestety nie miał szczęścia do właścicieli, bo ten właściciel prywatny, który go przejął od gminy czy od PKP, wcześniej no niestety nic tutaj nie robił. Trzy lata temu zdecydowałem się, żeby jednak ten dworzec przejąć i żeby on no po prostu wrócił do dawnej świetności. Oczywiście nie będzie już dworcem, bo dzisiaj się nie buduje takich dworców, nie są one potrzebne. Nawet gdyby ta linia kolejowa została reaktywowana, o co też zabiegamy, no to jednak dzisiaj wystarczy przystanek autobusowy, żeby spełniał rolę dworca. My tutaj planujemy co innego, planujemy takie centrum usług społecznych, także pod naszą pomoc społeczną, pod naszych seniorów. No i w tej chwili roboty się toczą.
kiedy pierwszy raz tutaj przewoziłem pana marszałka, to było chyba 2 lata temu, bo marszałek odwiedza Głubczycę dość często, no to obiecał mi, że mnie wesprze i w tej chwili wydaje mi się, że dotrzymuje słowa, bo po pierwsze po tym nieszczęsnym pożarze, który nastąpił na wniosek pana marszałka, zarząd województwa przyznał nam dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Nie ukrywam też, że liczę na wsparcie i mam to obiecane u marszałka, że ten z tego programu rewitalizacji, z tych europejskich środków też dostaniemy wsparcie. I to, wydaje mi się, pozwoli nam na to, żebyśmy odbudowali ten dworzec, w czym będzie także i zasługa, tutaj mówię, naszego zarządu województwa i pana marszałka. Teraz oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystko to jest prawdą. Ja przez 10 lat byłem i jestem świadkiem takiej rewitalizacji z rzeczy, które się wydają beznadziejne, które się wydają bardzo mało motywujące nawet dla nas, żeby się za to zabrać. Ale prawda jest też taka, że już na najbliższej sesji sejmiku podejmiemy uchwałę o przyznaniu kwoty 400 tysięcy złotych. Jak również pan burmistrz nadmienił o rewitalizacji linii kolejowej. Jesteśmy w projekcie, przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych na dokumentację, która jest realizowana w ramach programu Kolej Plus. I oczywiście jeżeli tylko polskie linie kolejowe podejmą się tego zadania, no to nic, tylko wrócić na właściwe tory z transportem publicznym. Powrót na właściwe tory z transportem publicznym jest to chyba dla mnie, również jako marszałka, może też i przyszłego europarlamentarzysty, największe wyzwanie w sferze naszego życia codziennego i w tym życiu prywatnym, i w tym życiu zawodowym. Obok służby zdrowia, obok funkcjonowania szpitali powiatowych, to również jest aspekt tego, że my sobie wokół tego transportu, wokół służby zdrowia organizujemy życie. To jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasza przyszłość i również przyszłość rozwojowa dla Głubczyc, dla miasta. Więc tutaj jesteśmy w takim miejscu, że mam nadzieję, że za kilka lat, a na pewno w tym roku, ten budynek będzie pokryty nowym dachem, że będziemy już w sierpniu oceniać program rewitalizacyjny, a raczej złożony wniosek pana burmistrza właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, no i będziemy tak naprawdę przymierzać się do realizacji. Unia Europejska stawia na pierwszym miejscu rewitalizację jako przywrócenie pewnych miejsc do życia. A jak jeszcze tutaj wejdą ludzie, którzy tego nowego życia w swoim wieku senioralnym potrzebują, to się spełni mnóstwo dobrych marzeń i emocji. Zaczyna padać. No. Jeszcze pada te słodycze lapadów. Naprawdę? Podzieliliście się z nami? Tak. Ja nie mogę. I co? Zagramy jeszcze piłkarzyki. Tak, witamy bardzo serdecznie, kochani. Nasz franciszkański ośrodek pomocy dzieciom w Głubczycach ma dzisiaj wielką, wielką radość, ponieważ mamy niesamowitego gościa. Kochane dzieci, kto nas tutaj dzisiaj odwiedził? Pan starosta, ale który nam jest bardzo dobrze znany z panem burmistrzem i z panem Zbigniewem, ale przede wszystkim dzisiaj gościmy pana marszałka Andrzeja Bułę. Bardzo, bardzo serdecznie się cieszymy, witamy. W naszych skromnych progach już nie po raz pierwszy, bo to już można powiedzieć kolejny raz. Również pan marszałek wspomaga nas i można powiedzieć osobiście też nie tylko nas odwiedza, nie tylko pijemy kawkę, ale również wiele dobrych dzieł tutaj dzięki panu marszałkowi mamy. Także bardzo serdecznie panie marszałku witamy, no i zapraszamy w nasze skromne progi. Słuchajcie, ja bym bardzo chciał zobaczyć, jakie wy zrobiliście postępy z językiem angielskim na tablicy interaktywnej. Pokażemy? Jakoś nie widzę euforii. Bo nauka to, panie marszałku. Ale tablica interaktywna jest fajna? Tak. No to... Nauka najgorsza, ale lepsza zabawa. No to idziemy zobaczyć tablicę interaktywną. Tam mamy logopedię, PlayStation. Szanowni Państwo, no i drogie dzieci, już jestem u Was chyba 5. raz dzięki panu staroście i panu burmistrzowi, bo mnie tutaj kiedyś do Was zaprosili. Nie wiem, czy pamiętacie, jadłem z Wami pączki, chrusty.
No właśnie, dużo rozmawialiśmy o piłce, pytaliście się mnie Barcelona czy Real, ja tam nie wiedziałem, no teraz został tylko Real. Kiedy jest finał Ligi Mistrzów? 1 czerwca. Brawo, właśnie, tu właśnie nie wiem, Barcelona czy Real? Real, czyli już nie, już 1 czerwca nie będziesz spał i oczywiście kibicujesz Realowi. Wtedy będzie Dzień finał... Dziecka. I Dzień Dziecka, dokładnie. Słuchajcie, ale to tak między nami dorosłymi, szykujemy naprawdę kolejne fajne rzeczy dla was, wspólnie z waszym ojcem. No, będzie biwak, będą mnóstwo rzeczy. Agnieszka Gabruk, pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, również was bardzo pokochała i powiedziała, że wam będzie pomagać. Brawo dla pani Agnieszki, gdzieś tam jest w Opolu. Bardzo ją pozdrawiamy. Bardzo ją pozdrawiamy na odległość. Idziemy do was. Zapraszajcie, zobaczcie ile dzisiaj nowych gości przywiozłem. Na dużą salę najpierw nasze występy. Serdecznie naszych gości witamy i cieszymy się, że was za przyjaciół mamy. Pana Andrzeja Marszałka kochanego witamy jako przyjaciela naszego. Dziękujemy za monitor, no i playa, choć często gramy w FIFĘ niż czytamy Reja. Dlatego wiele smutku w sercach będziemy mieli, gdy nam odejdziesz do dalekiej Brukseli. Pana Piotra Starosę Głubczyckiego witamy jako najlepszego znajomego. Od wielu lat nas odwiedzasz i czas spędza z nami, by się z nami bawić i grać piłkarzykami. I czy w Głubczycach, czy w Opolu żyć ci będzie dane, honorowe miejsce masz u nas gwarantowane. Witamy kochanych gości, witamy was jak kto Boże. Naszym polskim pozdrowieniem Sześć Boże. Teraz chcemy się podzielić naszymi talentami. Pierwszy talent to będzie... Nie wstydźmy się, ja trzymam kciuki za to. Trema trochę nas żera. Pokażemy dziewczyny. Chodźmy, damy radę. Znajdujemy się w sali multimedialnej, powstałej dzięki wsparciu pana marszałka Andrzeja Buły. Dzięki temu mogliśmy zakupić monitor multimedialny i PlayStation 5. Oczywiście dzieci uwielbiają grać tutaj, spędzać czas, ale uczymy przede wszystkim dobrego korzystania z czasu, że jest czas na naukę, na zabawę, ponieważ tutaj nie tylko gramy, tutaj są też odrobione lekcje, uczymy się, ale ta tablica służy nam do zajęć socjoterapeutycznych, które mamy raz w tygodniu dla naszych podopiecznych, jak również dla młodzieży z powiatu głubczyckiego. Służą nam do zajęcia logopedii, również do zajęć psychologicznych, także można powiedzieć, nie tylko FIFA, ale naprawdę wiele, wiele dobrego dzięki tej tablicy możemy działać. Za co panie marszałku, za to dobre serce, za to wsparcie po prostu dziękujemy. A ten uśmiech, ta radość dzieci myślę jest chyba najlepszą oceną i takim podziękowaniem za to, co jest.
Szanowni Państwo, widzicie też, że jest tablica, która informuje nas, że to jest współfinansowane przez samorząd województwa, ale bardzo dużo takich projektów również jest finansowane z pieniędzy europejskich. Jesteśmy w 20-leciu Unii Europejskiej i potrafiliśmy takie szanse wykorzystać. Ja powiem tylko, że obok projektów infrastrukturalnych, obok projektów termomodernizacyjnych, tak jak widzicie, są również projekty wzruszające. To jest całkiem nowa kategoria, którą wymyśliłem sam dla siebie, bo tak naprawdę jest. Dziękuję. A teraz zapraszamy na mecz albo w FIFA, albo w piłkarzyki. Kochani, zagramy z panem marszałkiem? To chodźcie na piłkarzyki. Misericordito, to nie tu. To nie na tyś, no to. No, sobie.